Siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programistycznego rozchoworu. Ja nazywam się Michał Miszczyszyn z Type of Web, a moim współprowadzącym jest Kuba, którego możecie znać z Zaiste Programming. Cześć Kuba. Siema. Cześć Michał, witam wszystkich. Więc tematem dzisiejszego odcinka chcieliśmy poruszyć taki temat w sumie dosyć ogólny, czyli server-side rendering i inne tego typu rzeczy, ale i przejść jakby do Remixa i Nexta, Remix kontra Next. Myślę, że warto by zacząć może od takiego memu, który się ostatnio zaczął pojawiać. O tym, że trochę wracamy do przeszłości i rzeczy, które kiedyś były popularne, stają się na nowo popularne. Mówiąc wprost, czyli wracamy trochę do tej idei, żeby renderować jak najwięcej rzeczy na server side, po stronie serwera. I tak się zastanawiałem, co o tym sądzisz. Czy podoba ci się taki powrót? Bo może dla kontekstu warto by trochę porozmawiać o tym, jak to wyglądało kiedyś. Jak kiedyś wyglądał server-side rendering, a jak wygląda ten obecny i czym się różni tak naprawdę. Więc tam jeszcze za czasów Rails'ów, czy powiedzmy Django, chodziło zawsze o to, że mieliśmy ten HTML, który generowaliśmy sobie na serwerze i mieliśmy to takie miejsca, ten język templatów. W przypadku Rails'ów to był ERP, że kawałki Rubiego wplataliśmy na przykład w HTML-a i to nam generowało te rzeczy, większość rzeczy po stronie serwera, ale wtedy te strony nie były interaktywne, bo nie było tego etapu hydracji, który jest teraz. I tak naprawdę wydaje się, że to, co ten nowe podejście do server-side renderingu w pewien sposób zaczyna rozwiązywać większość problemów, które mieliśmy na kliencie i na serwerze. Czyli taki, jak gdyby, tak jak w matematyce dążymy do takiego optimum, jeśli chodzi o rozwiązanie, takie mam wrażenie. No to jest, temat jest w ogóle bardzo szeroki i ciekawy, bo wydaje mi się, że kiedyś to, co jakby kierowało nami, czy programistami w ogóle, to były głównie ograniczenia technologiczne. A później był taki moment zachłyśnięcia się bardzo robieniem wszystkiego po stronie klienta i tego małego backendu. No i teraz znowu, tak jak w tym memie, którego pokazałeś, czy server routing znowu jest cool? Tutaj jakby drugą częścią tego mema zawsze było, że it always has been. Dokładnie, to chyba nawet tu jest, tylko trzeba zwiększyć ten obrazek. Nie wiem, z czego to ucięło. Sprawdźmy to, nie ma. Nie ma, okej. Okay. Ale dokładnie to, o co tutaj też z tego się śmiałem. Bo teraz, co ciekawe, jeszcze może porozmawiamy po tym o remixie, ale jest taki jak gdyby powrót, że teraz główną taką częścią frameworka jest routing. Prawda? Wszystko w remixie opiera się trochę o routing i o to, jak generujesz poszczególne pathy. W sumie w Nexcie też centralną częścią aplikacji jest routing, który akurat tam się opiera o foldery i o pliki. I bardzo mi się podoba jeden komentarz z YouTube'a od Larto. Jak dla mnie za bardzo skupiliśmy się na tym, co można zrobić w client-side renderingu, że zapomnieliśmy zapytać, czy powinniśmy to robić. Dokładnie. Jak powiedziałeś, zachwycaliśmy się tym. Może powinniśmy porozmawiać trochę o problemach client-side. Jakie są problemy i dlaczego, w ogóle skąd to wszystko się wzięło, może dlaczego ludzie, czy my programiści poszliśmy w taki client-side. Dla mnie taką pierwszą rzeczą, którą jest ciężka do, może nie do ogarnięcia, tylko jest taka uciążliwa, to jest to, że bundle zawsze jest duży, czyli jak chcemy coś zrobić na kliencie, na przykład wysłać jakieś query, powiedzmy w GraphQL-u, to potrzebujemy jakiegoś klienta i na przykład jeśli chcemy mieć coś takiego popularnego znowu, to za dużym prawdopodobieństwem będzie to Apollo Client, który jest znany z tego, że jest dość duży. I teraz za każdym razem, kiedy dodajemy takie dependencies do naszego
bundla do naszej aplikacji, to zwiększa to bundle, czyli to, co się jest potrzebne, aby przeglądarka ściągnęła przy pierwszym otworzeniu tej strony. Więc te niektóre aplikacje to są takie trochę małe potwory, że dużo jest tych, te bundle są dość spore. I zacząłem się zastanawiać, jak to wyeliminować, jak wrócić do takiej normalności, żeby było tylko to, co jest potrzebne. Bo jaki tak naprawdę problem chciano rozwiązać client-side renderingiem? Wydaje mi się, że tworzenie bardziej interaktywnych aplikacji, które lepiej działają już po tym początkowym załadowaniu się. I kiedy to było robione no, nawet jakimś przysłowiowym jQuery w jakimś Ajaxie, to wydaje mi się, że to jeszcze działało wtedy całkiem fajnie, ale teraz, kiedy do prostej strony musimy załadować, nie wiem, 100, 200, 500 kilobajtów JavaScriptu tylko po to, żeby mieć interaktywną jakkolwiek stronę internetową, no to zaczyna się to trochę robić już kuriozalne. Dokładnie, no. I nagle się okazuje, że ten czas potrzebny na załadowanie tego początkowego bundla, tego początkowego pobrania strony, nie jest w żaden sposób rekompensowany tym, że później ta aplikacja działa lepiej. A nawet gorzej, to początkowe opóźnienie jest na tyle duże, że powoduje wręcz w przypadku szczególnie jakichś e-commerce'owych rzeczy, spowoduje spadek sprzedaży, jak się okazuje. I tutaj też pojawił się taki dosyć ciekawy tweet, którego też mi podesłałeś, zaraz pokażę go na ekranie. To chyba nawet od tej samej osoby, że tutaj Ryan jakby komentuje tego tweeta, który jest w środku od Amila, w którym on napisał, że oni ewoluowali jakieś tam frameworki, między innymi Reacta w Amazonie i okazało się, że to jest za wolne. Że opóźnienie spowodowane załadowaniem właśnie prawdopodobnie też tego bundla, tam w wątku później jest ten temat rozwinięty, czytałem wczoraj, to powodowało im w testach AB spadek właśnie sprzedaży, spadek konwersji. Oni mieli bardzo prosto, w ogóle to jest oczywiście, jak się pracuje przy takiej kobyle, jaką jest Amazon, czy w ogóle przy jakimkolwiek dużym, dojrzałym projekcie, to takie zmiany wprowadza się bardzo ciężko, ale oni mieli bardzo proste założenia, czyli wdrażają nowe rzeczy, robią testy AB, czyli część użytkowników trafia na starą wersję strony, część na nową wersję strony. I jeżeli na nowej wersji strony jest spadek konwersji, to automatycznie cofają te zmiany i ich nie wprowadzają. Czyli jakby bardzo prosty, taki zero-jedynkowy benchmark sobie postawili. No i się okazało, że serwer Cyanide Rendering wykonuje Reacta jest po prostu za wolny. Znaczy tutaj właśnie to mówisz o tych statystykach, oni chyba stracili, to był chyba 1% sprzedaży, który tracili, czy taka dość mała liczba, ale to się przekładało na ogromną kwotę i było to nie do przyjęcia. Więc też jest, daje do myślenia, jak bardzo czasami takie niby drobne rzeczy wpływają. Tak, wydaje się, jakby to był taki efekt motyla, że tylko 1% działa coś wolniej, a sprawia, że Amazon generuje kilkaset milionów na przykład sprzedaży mniej. No, ja myślę, że te w ogóle wszelkiego rodzaju te teraz są takie bardzo popularne narzędzia, biblioteki. One są bardzo fajne dla osób, które dopiero zaczynają tworzyć jakiś biznes, bo można bardzo szybko wejść, postawić aplikację. Ten time to market, który jest kluczowy dla wielu startupów, on jest rzeczywiście krótki i bardzo szybko można wyjść z gotowym produktem i na przykład szukać inwestorów. Natomiast jeżeli chodzi o optymalizowanie sprzedaży w takich e-commerce'owych narzędziach, to tam ten 1% to może być rzeczywiście gigantyczna kwota, której nie da się uzasadnić tym, że deweloperzy chcą używać na przykład Tak. nowszych narzędzi. No i to jest dosyć ciekawe, że praca z takimi. Praca w tego typu firmach czy przy tego typu produktach jest no, pod pewnymi względami znacznie trudniejsza dla programistów też. No to jest w ogóle ciekawe tematy poruszyłeś, bo to jest też takie mentalne obciążenie masz, jeśli musisz pracować z legacy kodem albo z kodem, który wiesz, że nie możesz za bardzo zmieniać. I ty go tak trochę dopieszczasz, można powiedzieć, że starasz się tylko pewne małe zmiany robić. Jest takie łacińskie powiedzenie quieta non movere, czyli to, co jest
w porządku, to co jest jak gdyby spokojne, to nie ruszaj tego. I tak trochę w dużych firmach to czasami ma miejsce, że ludzie boją się zmieniać te takie legacy code w jakichś bankach czy dużych organizacjach. Bo skoro to działa, to po co to robić? Tu mi się przypomina nasza poprzednia też dyskusja. Ja pamiętam, to taki był wywiad z twórcą architektury Celeron, który pracował w Intelu. I on pracował w takim, to był taki R&D w Intelu i on miał taką tezę, że jak oni budują software, ale taki bardziej niskiego poziomu, to oni starają się to budować od początku, co 3 lata od zera to zaczynać. I dzięki temu dostają takie insighty na temat tej domeny problemu, na temat problemów, które są w tej domenie. Czyli jak po prostu burzą wszystko i budują na nowo, to już mają jakąś inną postrzeganie tego, co tam jest. To też jest ciekawe podejście, kompletnie skrajne do tego, co się odbywa w korporacjach. I to też mi przychodzi do głowy, że w korporacjach często jest właśnie albo duża rotacja, że ludzie nie wytrzymują psychicznie takiego klepania, albo po prostu starają się unikać w ogóle robienia czegokolwiek. I są takie memy też, że ktoś siedzi, zarabia tam dość sporo, ale do końca nic nie robi, bo z jednej strony nie może, bo chciałby coś pozmieniać, a z drugiej te zmiany, które mógłby robić, to. Więc Ciężko jest przepchnąć takie zmiany. A to też jest z punktu widzenia firmy, to też jest w sumie trudna sytuacja, bo żeby przy dzisiejszym rynku, na rynku pracy programistów, żeby przyciągnąć jakieś znane albo dobre osoby do firmy, to nie wiem, czy w ogłoszeniu napisanie, że się używa jQuery 1.6.4, tak jak tutaj Amazon miał, to czy sprawi, że rzeczywiście uda się zatrudnić jakkolwiek no, porządnych programistów. No, nikt nie chciałby robić w takim czymś, tak naprawdę. No, chyba, że znaczy, no, w pewnym etapie też pieniądze cię już nie motywują, mam wrażenie, więc tak? Wydaje mi się, że znaczy, wiesz, pewnie przez pewien okres, ale jakbyś miał to robić. Nie wiem, na przykład twórca tego tweeta, jak długo pracuje, właśnie to też jest ciekawe. Jak długo się pracuje w Amazonie, jak długo nad tym siedzi, bo jeśli to jest coś, co trwa pół roku, to może to nie jest jakaś jeszcze obciążenie. Ale jeszcze chciałem się odnieść do drugiego rzeczy, którą powiedziałeś, o tej optymalizacji na time to market tych wszystkich narzędzi. I mam takie wrażenie, że optymalizowaliśmy do tej pory, na przykład przed remixem przynajmniej, głównie to właśnie time to market, a nie optymalizowaliśmy na przykład tego maintenance. Nie optymalizowaliśmy tego takiego łatwości utrzymania tych aplikacji. Często te frameworki są fajne, jeśli zaczynasz coś, chcesz coś szybko pokazać i zrobić, ale kiedy jesteś w takim środku projektu, życia projektu, albo pod koniec, gdzie już musisz to utrzymywać, to okazuje się, że masz mnóstwo problemów. To są zupełnie inne problemy, nie? I zupełnie inne problemy, ale to nie jest zoptymalizowane pod tworzenie aplikacji takich stabilnych i no, nawet takie proste rzeczy, że na przykład wersja Nexta może być tak zmieniona, że nie jesteś w stanie tego zrobić, nikt już nie dostajesz supportu na starą wersję czy coś w tym stylu. Ja nie wiem, czy to w Nexcie się pojawi, to tak tylko mówię przykładowo, ale miałem takie sytuacje, że było jakieś narzędzie, biblioteka, którą nie dało się zabudować z jednej strony, bo na przykład inne rzeczy nie można było podnieść wersji, a to było zależne i człowiek tak tkwił w takim trochę limbo. Więc właśnie ciekawe, że oni optymalizują to narzędzie tylko tak, żeby był ten efekt wow na początku, tak jak mówisz, pozyskanie inwestorów, a potem już trzeba szukać programistów takich, którzy są w stanie to ogarnąć bardziej, żeby to rozwinąć i zrobić z tego coś bardziej stabilnego. Daniel Biskup napisał, że technologia jak moda ciągle wraca, technologie się przenikają, część z frontu przeszło na backend, a z backendu zaczyna przenikać z powrotem do frontu. No i można powiedzieć, że historia w pewnym sensie zatacza koło. I to, co w sumie też mówiliśmy chyba na poprzednim live, że też z tych rozwiązań, o których dzisiaj będziemy mówić, to tak naprawdę to nic nie jest żadną rewolucją, nic nie jest nowe. Dokładnie. Wszystko już było. To też właśnie taki apel, no, apel to jest głupie słowo, może taka anotacja dla ludzi, którzy może zaczynają programować, żeby właśnie się nie przerażać tym, że pojawia się tyle nowych rzeczy, bo to jest taki często hype, promocja, a tak pod spodem to
tak jak powiedziałeś, jest to tylko drobna inkrementacja jakiegoś pomysłu i tak jak pisał Daniel, te rzeczy albo wracają, albo zaczynają się przenikać w jakiś sposób i wszystko jest do siebie podobne. Tak, dokładnie jest. No dobra, ale w sumie, czyli mieliśmy ten service rendering w jakimś, nie wiem, przysłowiowym PHP, gdzie frontend był całkowicie wymieszany z backendem, często. Tak. Gdzie Ale tak. dosłownie linijki, które generowały HTML-a, jakby były, przenikały się z linijkami, które się łączyły z bazą danych i pobierały dane. No Bardzo właśnie. często tak było. Potem chcieliśmy to zupełnie podzielić na zupełnie osobne API zrobić, czy restowy, czy GraphQL-owe, to już mniejsze znaczenie. Zupełnie osobno frontend. A teraz z kolei przykładowo w React Server Side Components, czy nawet w Nextie, w niektórych przykładach widzimy, że w kodzie znowu przenika się ten kod backendowy z kodem frontendowym. W React Server Side Components to jest w ogóle szczególnie widoczne, ale nawet w Nextie, jeżeli w jednym pliku mamy stronę, page, komponent reactowy, i w tym samym pliku mamy też get static props czy get server side props, no to mamy kod backendowy. I nagle się okazuje, że możemy się w tym samym pliku połączyć bezpośrednio z bazą danych. I dla wielu osób to wyglądało dziwnie. Właśnie wiele osób ironizowało, że wygląda trochę jak te czasy pisania w PHP. Tak. Wiesz co, to jest, bo ja na przykład nie podoba mi się to get static props w Nextie, bo tak jak powiedziałeś, to jest inny kontekst wykonania. To jest kontekst wykonania nodowy. I teraz jak masz tego świadomość, to jest OK, ale jak jesteś nowy do tego, albo nawet jak masz tego świadomość, możesz zatracić trochę czasami wrażenie. Wiesz, importujesz coś w pliku na górze i możesz to wykorzystać zarówno w Node, w tym GetStackProps, jak i powiedzmy po stronie przeglądarki. Więc to jest takie trochę pomieszanie tutaj mocne. Tak, i to bardzo mocne. Ale to też nie jest żadna nowość, bo to weszło w sumie w Nexcie 9, to już było dawno, dawno temu. Ale jakby nawiązywałem właśnie do tego tweeta Lee Robinsona, gdzie on pokazał właśnie taki przykład, gdzie mamy get static props, w którym bezpośrednio się Prismą łączymy z bazą danych, bezpośrednio robimy zapytanie do bazy danych, a poniżej zwracamy kod reactowy, który się wyrenderuje już na frontendzie. Więc jakby dosłownie to się przenika. Tak, to jest dokładnie to, co powiedziałeś, co kiedyś było w PHP, czy tam w JSP, czy w Rails'ach. Tak, Też nawet tak, można tak. powiedzieć, że mogłeś bezpośrednio, powiedzmy z widoku, w cudzysłowie, wykonać query i wygenerować ten markup. A właśnie, a w React Server Side Components to jest jeszcze bardziej widoczne, bo możesz mieć dosłownie w środku komponentów klienckich, tak? Znaczy, dosłownie w środku aplikacji możesz mieć komponent, który będzie renderowany po stronie serwera i nagle się połączy na przykład z bazą danych Tak, i tutaj gdzieś trochę zupełnie wchodzi w środku. mi obszar magii. Taki obszar, że do końca nie wiesz, jak to się odbywa, bo oni mają ten swój taki system streamingu, że potrafią ci streamować te komponenty z serwera na klienta. I to nie jest do końca taki jakiś, nie wiem, jak to powiedzieć, ogólny sposób. To jest ich Tak, customowe. to nie jest JSON, to nie jest. Tak, to nie jest JSON, to jest coś jakiegoś, jakiś tam AST, reprezentacja AST, która się serializuje. Więc to jest jeden problem. Drugi problem to jest ta, jak to się nazywa, dehydracja cache'u. Czyli budujesz sobie cache na serwerze teraz, bo klient może potrzebować cache'u, znaczy klient potrzebuje cache'u i jak chcesz go zbudować wcześniej, i teraz masz ten problem, że musisz też serializować, czyli przesyłać z serwera na klienta i w kliencie musisz to jak gdyby odtwarzać w tym pierwszym renderowaniu. I tak też napomknąłeś o tych problemach e-commerce, czyli w e-commerce mamy te takie parametry. Mamy first content paint, largest contentful paint i tak dalej. Bo z Lighthouse'a przykładowo, Tak, nie? na przykład z Lighthouse'a. Wydaje się, że optymalizujemy, ale nie wszystkie te parametry, bo nie da się. One się trochę wykluczają. Jak optymalizujesz jeden, to okazuje się, że drugi ci ucieka. Jak zaczynasz No. tamten optymalizować, to ten pierwszy może ci uciec. Nie do końca, bo jeżeli usuniesz całkowicie JavaScript ze strony, to nagle masz 400 w Lighthouse'ie.
I to jest też ciekawe, właśnie te 0 kilobajt frameworks, o których też napomknęliśmy zeszłym razem. Że idziemy trochę w tym kierunku, że właśnie ignorujemy to, co jest potrzebne na serwerze, i jeśli nie potrzeba hydracji albo jakiejś interaktywności, to nie musimy w ogóle przesyłać żadnego JavaScriptu. Tak, Takie podejście. to jeszcze jakby żartobliwie, ale przypomniała mi się the motherfucking website. To jakby nie potrzebujesz nawet CSS-a, naprawdę, nie? Żeby zrobić coś, Tak. co działa. No ale to jakby żarty na bok. Piotr napisał, że nie wspominajcie już o PHP, bo mi się w głowie włącza piosenka o smutnym programiście Lachowicza i ciężko się skupić. Bardzo lubiłem tę piosenkę. Tylko, że on akurat chyba śpiewał o C-Sharpie, tak sprawia, tylko nie o PHP. No to takie podobne trochę, te dwie rzeczy. Swoją drogą, PHP jest umarł. Nie wiem, czy słyszałeś wielkiego newsa, Nie, nie. że ostatni taki core contributor się jakby odszedł, zwolnił się. Okej. I tam JetBrains zrobiło fundację i zbierają pieniądze na utrzymanie PHP, ale jak ostatni raz patrzyłem, to zebrali bardzo, bardzo, bardzo niewiele. Wow, I JetBrains. tak, Okej, tak, tak, ciekawe. tak. I no, Jak? jakby nie wróżę świetlanej przyszłości programistom PHP w ogóle. Mega, w ogóle tego nie śledziłem. Nigdy w sumie nie pisałem tak naprawdę PHP. Na szczęście. Ja tu żartuję oczywiście, nie chcę obrażać tutaj, bo na przykład bardzo mi się podoba ten framework Laravel. Jak czytałem, dobrze tam jest to ogarnięte i fajnie wszystko jest połączone. I też dużo osób takich, którzy robią bardziej takie strony, znaczy bardziej takie w stronę jakby samej strony, a nie aplikacji, korzystają z tego, żeby też efektywnie takie rzeczy postawić. Właśnie Laravel, z tego co wiem, jesteś popularny. Ale chciałem się zapytać w kontekście Facebooka, bo Facebook ma tego swojego haka, ten hack VM, i oni chyba mają największy codebase PHP teraz, czyli oni mają jakąś swoją tego forka, czy. Znaczy oni chyba w ogóle nie korzystają z prawdziwego PHP, tylko właśnie z tego swojego forka, Haka. który haka. Ale też kilka lat temu, jak o tym czytałem, to Facebook bardzo dużo modułów zaczął implementować niskopoziomowo w swojej aplikacji. W ogóle czytałem, że oni też piszą w C++ niektóre elementy. I one są wpinane chyba jako jakieś tam właśnie binarne moduły do PHP. Co jest też w ogóle ciekawym podejściem, ale to jest też temat chyba na inną rozmowę. Tak, temat rzeka. Bo Remix Tak, remix. mają bardzo ładną stronę, bardzo ładny font, podoba mi się. Mi się nie podoba scrollowanie na tej stronie. Tak jest trochę mylące. Nie wiem, czy to jest accessibility friendly, ale To to tutaj. właśnie tutaj to. Znaczy, to jest fajnie pokazane, ale nie wiem, czy to. Tutaj kilka osób zwróciło uwagę, że nie wiem, czy teraz widzisz na dole, to jest na czerwono zaznaczone. Jest napisane stan konia. Michał, przyznaj się, zmieniłeś to przed O, live'em w tym. otóż nie, otóż nie. Dzisiaj ktoś mi to podrzucił na Discordzie, rzeczywiście jak jest na tej stronie. Stan, nie? O kurczę. Dobra, ale w ogóle o co chodzi z remixem? No to mi się tak wydaje, to są takie Race albo Django, znaczy próba przynajmniej. Jakoś nie jestem super fanem tego jeszcze. Ja tutaj się skłaniam ku. Jest takie rozwiązanie od Facebooka, nazywa się Relay. Nie wiem, czy będziemy dzisiaj o tym rozmawiać, ale to jest takie rozwiązanie, które bardzo mi się podoba. I Remix ciekawie to zrobił, uprościł trochę rzeczy, ale. Chyba podoba mi się to bardziej niż Next, ale z tego co widziałem, Next też nie zasypia gruszek w popiele i oni tam jakieś zmiany już planują, żeby też uprościć pewne rzeczy. To znaczy w ogóle Vercel tak naprawdę, czyli ta firma, która stoi za Nextem, oni na popularności Remixa też będą zarabiać, bo oni od samego początku ogłosili tak, że można hostować aplikacje remixowe u nich, więc myślę, że jakby rosnąca popularność tego narzędzia również im przyniesie zyski, więc Tak. oni się raczej nie martwią. A co my tu mamy w ogóle? Mamy funkcję loader, mamy funkcję action, która rozumiem jest jakąś mutacją, która jest wykonywana też w kontekście chyba node'owym. Tak, czyli po prostu
Czyli podoba mi też się. mamy takie pomieszanie, tak? Frontendu z backendem w pewnym sensie. Tak, w pewnym sensie tak, ale podoba mi się na przykład to, że oni bazują na tych, jak to ująć, nie entities, tylko bardziej notions, na tych pojęciach przeglądarki HTML-a. Czyli masz formularz i oni starają się tylko lekko, robić tylko lekką taką abstrakcję na temat istniejącego formularza. Czyli jak masz formularz, to robisz posta, nie? W zwykłym HTML-u, jak robisz submita. Czyli to ci generuje zapytanie post. I oni też tutaj starają się to robić, to wtedy ci jak gdyby tą action wywołuje, nie? Więc to tak jak znasz HTML-a, to fajnie się wszystko łączy, że tak powiem. To jeszcze gdzieś widziałem taki przykład był. Właśnie oni bardzo mocno kopiują te API takie natywne, tak jak wspomniałeś, Tak. przeglądarkowe, te takie ustandaryzowane. Tak, Nawet właśnie. Dobrze to jak się ująłeś. pisze w remixie endpoint API, bo też można pisać, to oni używają tych obiektów, które przypominają te, które są w przeglądarkach, czyli Tak. request i response bodajże. Jestem ciekaw, czy to jest, czy to się przyjmie, czy to jest dobre posunięcie, ale no, zdecydowanie ciekawe podejście. Bo wiesz, zgadzam się z tobą, bo niektóre te API przeglądarki są takie ciężkie albo dziwnie się ich korzysta. Nawet żeby wyekstrahować powiedzmy query params czy coś, to tam musisz chyba zrobić new URL search params, coś w tym stylu. To jest takie Tak, trochę tak, tak. dziwne. Ale z drugiej strony, jak już się raz nauczysz, to potem możesz używać tego wszędzie. To Tak, też jest w pewnym sensie tak. zaleta. No dobra, i o co tutaj chodzi w tym remixie? Mamy sobie aplikację, którą dzielimy sobie na, tak jak oni tutaj zaznaczają tymi kolorkami, dzielimy Na sobie na raut. zagnieżdżone komponenty. Normalnie w Reakcie też tak się robi. Tylko że to, co oni tu jeszcze robią, to pozwalają tak na zagnieżdżanie w sobie routingu i chyba każdy z tych komponentów może pobierać też dodatkowe dane z serwera. Tak, tak. Czyli w sumie to, co też React Server Side Component będzie chciał robić. Tak, dokładnie. I teraz pytanie, jak to właśnie całościowo działa, nie? Jak to się łączy jedno z drugim? Bo tutaj jeszcze ten tweet, od którego zaczęliśmy, to od Rayana, to jest twórca Solid.js. Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale on też pracuje nad swoją taką implementacją server-side rendering i jest taki ciekawy issue na GitHubie na Solid.js i on taki zrobił brainstorming sam ze sobą i pokazuje, gdzie analizuje wszystkie plusy i zalety wszystkich możliwych rozwiązań SSG i między innymi Rime, Remixa i innych. Nie widziałem tego, prawdę mówiąc. Ale Nie bardzo, wiem, jak mi czy potem podrzucisz, to bardzo chętnie sobie tak, poczytam, bo to brzmi może super poszukam ciekawie. teraz, ale generalnie jak gdyby tam Remix to jeszcze nie jest to takie optymalne rozwiązanie jego zdaniem, z tego co jak gdyby wywnioskowałem z tego jego opisu i jeszcze jak gdyby mamy tutaj możliwość ulepszenia tego. To jest na tym landing page'u Remixa jest też właśnie ciekawe to porównanie. Jak się scrolluje, to oni pokazują, jak się dwie strony renderują, napisane jedna w Remixie, druga nie wiadomo w czym. No i to się załadowało Czyli i tutaj jak gdyby jakby widzimy, że z Remixem teoretycznie jest szybciej, tylko jest napisane without Remix. Co to znaczy without Remix? Kto to zaimplementował, w jaki sposób, używając jakiego narzędzia, czy celowo zrobili to po to, żeby było wolniej. Zawsze mnie zastanawiają takie rzeczy. Jak to na landing page'u zwykle bywa. No, wydaje mi się, że chcieli tutaj pokazać ten taki waterfall tradycyjny i w sumie tam widziałem pliki.json, to trochę może było ukłon w stronę Nexta, Next.js, Tak. które ci się ładują po prostu właśnie w postaci takiej kaskady, czy jak nie wiem, jak nazwać waterfalla. Tylko ja byłem sceptyczny odnośnie Remixa, dopóki nie zauważyłem tego blog postu, który podesłałem ci wcześniej, Michał, gdzie twórca Remixa porównuje tak bardzo dogłębnie Remixa i Nexta. I przyznam szczerze, że bardzo mnie, to jest bardzo długi blog post. Ryan Florence, Tak, bardzo Ryan ciekawy Florence. człowiek. I bardzo mnie pozytywnie ujął ten blog post. Bardzo ciekawe wytłumaczenie, dlaczego warto zwrócić uwagę na Remixa i to w ogóle ma się do, nie tylko do Nexta, ale ogólnie do całego jakby stanu
programowania w JavaScriptie, czy też takich aplikacji webowych, czy SPA, MPA, jakkolwiek zwał. Więc dużo rzeczy jest. Blog post jest długi, ale na szczęście jest sekcja TLDR. Coś idealnie dla mnie. Możemy sobie przejść przez te podpunkty w ogóle i porozmawiać o tym. Bo on mówi, że tak, że Remix jest tak samo szybki jak Next, albo szybszy. No, ja rozumiem, że mają inwestorów, więc wszystko, co teraz piszą, to jest trochę taki marketing bullshit, więc trzeba na to patrzeć z przymrużeniem oka, ale jakąś wartość można by pewnie wyciągnąć z tego. Remix teoretycznie jest szybszy od Nexta w serwowaniu dynamicznej treści. Znowu, ja w sumie nie do końca rozumiem, co to znaczy. Nie? No, zgadzam. Też nie do końca. On to chyba rozwija poniżej, już nie pamiętam o co chodziło, ale tutaj chyba chodzi mu też o odniesienie do tego, że tak naprawdę w Nexcie zawsze musisz ściągać ten bundle i zawsze masz ten narzut w postaci Reacta, którego musisz ściągnąć na kliencie, a w Remixie tego nie musisz mieć, jeśli dobrze to rozumiem. Daniel Piskup napisał, że to jest prezentacja w stylu Jobsa. Najpierw trzeba pokazać, jak to robią inni, czyli gorzej, a jak my to robimy, czyli lepiej. Wiadomo. Można powiedzieć, cała dolina krzemowa się tego, na tym opiera, nie? Tak, tak. Ja w ogóle zachęcam was do sceptycyzmu, jeżeli chodzi o, no, o tego typu narzędzia. O tym się zgadzam. Nie iść za hype'em, być bardzo ostrożnym. Zwłaszcza tak jak powiedziałeś, oni mają finansowanie, czyli ten ich komunikacja będzie bardzo agresywna i będzie się wydawało, że to jest tylko teraz to rozwiązanie, którego trzeba używać. Remix automatycznie obsługuje błędy, przerwania, race conditions, czyli po polsku to się ładnie nazywa hazardy, a Next.js nie. W ogóle to jest... No, ciężko się odnieść do tak napisanych, wypisanych punktów. Nie? Bo, co to w ogóle oznacza? Czy, co to znaczy, że Remix obsługuje błędy, a Next nie? No też z takiego to nie jest dobre chyba TLDR. Faktycznie jest trochę hype'owe. To jest takie typowo sprzedażowe, nie? Interruptions. Nie wiem w ogóle, jak to jest zdefiniowane, co to jest interruptions w tym kontekście. Rozumiem, że chodzi po prostu o wyjątki. Tak, no bo w JavaScriptie przecież nie masz interruptions, to nie jest ten poziom programowania. Dokładnie, więc to też jest takie wszystko, wiesz, pomieszane, żeby trudne słowa, powiedzmy, albo słowa, które są mniej używane. Next.js wymaga JavaScriptu po stronie klienta, aby wykonywać mutację danych, a Remix nie. Otóż to jest na pewno nieprawda. To znaczy, jeżeli w Remixie nawet użyjemy tego czegoś, co wygląda jak zwykły formularz, to oni przecież mają swoją warstwę JavaScriptu, która to opakowuje i zamienia w zapytania do wygenerowanego jakiegoś tam API. Z drugiej strony można też w obu narzędziach napisać kod w taki sposób, aby wysłać zwykłego posta, zwykłym formularzu do zwykłego backendu i wtedy JavaScriptu rzeczywiście też w ogóle nie potrzeba. Zresztą mamy przecież w Next.js jest coś takiego jak Next Export, które pozwala na wygenerowanie zupełnie statycznej strony, w której no, wszystko się będzie działo całkowicie bez tego całego narzutu. O, tak się zastanawiam, bo może mu chodziło też o to, że mógłbyś wykorzystać tego formularza bez tego opakowania, a tak naprawdę budując aplikację nigdy byś tego nie zrobił, bo wtedy miałbyś, wiesz, reload z całej strony. Ale to właśnie, bo może tak, rzeczywiście dałoby się wykorzystać ten formularz bez JavaScriptu, ale w momencie, kiedy go używasz w Remixie, to ten JavaScript już tam jest, bo on jest jakby częścią samego frameworka. Więc to chyba nie chodzi o to, to jest bardzo marketingowo napisane, bo to chyba nie chodzi o to, że tego JavaScriptu tam nie ma w ogóle, tylko że tego nie musisz pisać tak explicita, czyli on już jest, magia się dzieje za ciebie, ale to nie znaczy, że on nie zostanie pobrany i załadowany na frontendzie. Zgadza się, no jest dosyć pokrętnie napisane, mówiąc. No i tu, no nie wiem, ten ostatni punkt też, że abstrakcja Remixa prowadzi do lepszego kodu. No, nie wiem, nie? W sensie to już jest trochę przesadzone. Ale mimo wszystko jest blog post jest ciekawy, bo na pewno daje, dużo czasu zostało tutaj spędzone na analizie tego wszystkiego. I on też mówi, że on współdzielił ten blog post z ludźmi z Vercela. I oni na jego podstawie wypuścili szybko wersję, która pewne rzeczy ulepsza jeszcze w Nexcie.
Więc to jest ciekawe, że to jest taki trochę sprzężenie zwrotne się wytworzyło pomiędzy dwoma firmami, dwoma frameworkami, które nawzajem się ulepszają tutaj. Tak, jest to interesujące. Że na pewno Wersal tam trzyma rękę na pulsie. Tak, tak. Myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy oni to naprawią. I w fajnie, ogóle że... chciałem jeszcze zwrócić uwagę na tę animację, która jest też trochę tendencyjna, bo pokazuje, że tak, że kod przepisany całkowicie, aplikacja przepisana całkowicie w Remixie ładuje się o 500 milisekund szybciej niż taka sama aplikacja napisana w Nextie. 500 milisekund rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo w e-commerce, tylko że jak się przyjrzycie, to nie jest ta sama aplikacja. To znaczy ona po pierwsze wygląda inaczej, bo jest inny design. Po drugie, na przykład w Nextie wyskakuje jeszcze okienko z cookiesami, a w Remixie tego nie ma. Więc zastanawiam się, jakby po co robić tego typu porównanie, które tak naprawdę nic nie porównuje. Tak, tak, bardzo słuszna uwaga, bo on zresztą tutaj gdzieś poniżej chyba pisze o tym, że tam zero chyba te 400 milisekund zabiera ten pop-up, który się pojawia. Więc Właśnie, bo widzę, że on się animuje, wysuwa się z dołu tak. na sam koniec. O, teraz Ładnie. tak. I on chyba o tym Gdzieś. się pisze w tym nawet blog poście, więc to jest takie trochę dziwne. Więc można powiedzieć, że... O, delete animation the cookie banner factors into visually complete. To znaczy, że on jakby mierzył czas do momentu, aż się ta animacja zakończy. Nie, mogli ją zrobić 10-sekundową, to już w ogóle Remix by wygrał ze wszystkim. A jakbyś przewinął, on chyba to poprawia, czy nie? Czy nie poprawia tego? W slow motion pokazują. O. No, dokładnie. To Że jest... 300 ostatnich milisekund jest wysuwający się baner. A nawet nie, nawet 0,8 chyba, więc... Tak, nawet więcej twierdzisz. Także właśnie znowu zachęcam do bardzo uważnego przeglądania się wszystkim materiałom, które się pokazują, ale to także ze strony Nexta, bo oni też przecież robią agresywny marketing, bo no, też są podobnym startupem. Tak naprawdę to większość z tego to są kłamstwa. No, znaczy, może, ale zgadzam się z tą, to, co powiedziałeś wcześniej. Musimy wszystko traktować naprawdę ze sceptycyzmem. Trudne słowo. No, bardzo. Bądźmy sceptyczni. Ten artykuł też rzeczywiście linka znajdziecie po live w opisie filmu, także nie będę teraz przewijał całego, bo on jest naprawdę bardzo długi. Polecam po prostu przeczytać, jak ktoś ma wolną godzina, czy coś w tym stylu. Oni też tam dalej mówią o wielkości, że tam Next waży 50 kilobajtów więcej. To też kiedyś trafiłem na taki benchmark, który porównał, już nie pamiętam, chyba Svelte z Reactem. I ktoś porównał w obu aplikacjach jakby pusty projekt, w sensie nic więcej nie ma oprócz załadowania frameworka. I rzeczywiście wtedy w Svelte praktycznie nic się nie ładowało, a w Reactie się ładował cały framework. Tylko no, na ile sensu ma to porównanie? Bo w momencie, kiedy zacznie pisać jakąś większą aplikację, to te różnice w wielkości samych frameworków będą znikome, to znaczy one będą miały bardzo małe znaczenie. Dużo większe znaczenie będzie miało, nie wiem, rozmiar obrazka, który wstawimy na stronę, albo rozmiar tego kodu, który sami napiszemy, a nie to, ile waży samo narzędzie. Tak, to ma trochę, jest podobne do też backendu. Często są porównania na przykład jakichś tam serwerów node'owych, czy nie tylko node'owych. I jest response hello world, powiedzmy serializowany jako JSON i to jest mierzone i na przykład ludzie nie biorą pod uwagę, czy tam jest routing wbudowany, czy nie jest wbudowany na PAPie i tak dalej. Nie? I to też jest trochę mylące, bo na górę wskakują frameworki, które tak naprawdę nic nie mają w sobie. No, potrafią przyjąć, nie wiem, milion requestów tak, i tyle. Ale routingu nie zrobisz tam żadnego, bo nie ma jakichś zmiennych możliwości ekstrahowania czy coś, ale bo to zabiera czas. Nie? Więc tak czasami się zastanawiam, że te benchmarki są nawet robione bardziej po to, żeby ludzi, którzy nie są sceptyczni, tak tutaj apelujemy. Żeby takich, którzy się nie znają po prostu, bo... Ale nie uważasz, że to jest tak trochę właśnie, żeby taki hype właśnie wygenerować, żeby tylko moje rozwiązanie i teraz patrzcie, jest to szybsze. I dopiero jak zaczynasz patrzeć, analizować, o co tu chodzi, to okazuje się, że tak naprawdę... I to jest tak częste, że aż... Mogę powiedzieć, że to jest standardowa zasada promocji oprogramowania. W pewnym sensie na pewno.
Ciekawe jest też to, bo Ryan napisał też drugi artykuł, który już wskoczył mi raz na ekran, odnośnie porównania Remixa z React Server Components. W ogóle React Server Components bardzo ciekawy koncept, ale tak jak rozmawialiśmy ostatnio, zanim on się ukaże, to Trochę pracy jeszcze potrzeba. ja nie wiem, czy on się kiedykolwiek ukaże, tak samo jak No, jak Suspense. patrząc na ile trwało wypuszczenie Suspensa i React 18, to Tak, trzeba. a jeszcze w ogóle śmiesznie, bo w Suspensie w międzyczasie oni coś wypuścili, a potem oznaczyli to jako deprecated, zanim w ogóle cała funkcjonalność była gotowa. Więc, znaczy ja rozumiem, jak ten proces wygląda, ale z punktu widzenia takiego programisty, który jest bardzo rozentuzjazmowany i czeka, żeby coś wyszło, to nie jest to fajne. No za bardzo. Też wydaje mi się, że za mocno poszli w taką formalność i takie design by committee, że. Tak. I jeżeli chodzi o React Server Components, to oni mieli taki artykuł na swoim blogu, na blogu Reacta, notabene sprzed ponad roku. Introducing zero bundle size, czyli komponenty bez bundla. Zero, tak, przynajmniej tytuł tak sugeruje, że możemy pobrać 0 kilobajtów i wszystko będzie super. Polecam obejrzeć ten filmik, też link będzie pod opisem potem filmu. W tym artykule, gdzie Ryan porównuje Remixa z React Server Components, to on trochę się z tego nabija, ponieważ zaraz tutaj zjedziemy. Okej, właśnie, napisał taki nagłówek: Zero Bundle czy Infinite Bundle? Bo okazuje się, że no, w jakimś tam demo, które on znalazł, to gdzieś jest ten format, o którym wspominaliśmy, reactowy, który jest tym, no, oni to Streamuje. streamują właśnie z serwera do klienta i klient to może przynajmniej teoretycznie, w bardzo wydajny sposób wyrenderować. Ale to, z czego on się nabija, to to, że potem przy każdym kliknięciu w jakiś tam przycisk leci nowe dane lecą, które są tymi samymi danymi. Co wydaje mi się jest jakby oczywistym bugiem w narzędziu i wydaje mi się, że zostanie poprawione, kiedy to narzędzie się ukaże. Więc takie porównanie jest jakby już z samego gruntu rzeczy niesprawiedliwe, bo React Server Components jest oznaczone jako alfa. Natomiast właśnie on tutaj stwierdza, że to wcale nie jest zero bundle, tylko to jest infinite bundle. Bo jak klikniesz, im więcej razy klikasz, tym więcej ci się pobiera w kółko to samo. No to jest taki sposób pisania, bym powiedział, taki dramatyczny bardzo. Taki wywołujący skrajne emocje, trochę jak w Polsce polityka albo że idziesz w skrajność tutaj. I faktycznie to mi się nie podoba, bo to nie jest rzetelne, nie? To jest takie bardziej skupianie się na jakiś. I powiem ci szczerze, nie widziałem tego. Czytałem ten artykuł, ale jakoś to nie zwróciłem uwagi. Może już jestem tak gruboskórny, jeśli chodzi o takie zagrania, że już mnie to nie rusza, ale faktycznie, jak teraz o tym myślę, to no, nieciekawe to jest. Tak, i oni też to piszą, że w ogóle Edge to jest bardzo ciekawe, modne, nahypowane teraz określenie. Już wszyscy chyba zapomnieli, że tak samo się nazywa przeglądarka Microsoftu. I teraz Edge to już jest tylko uruchamianie, tak, jakieś tam serwerki. Właściwie Edge to po prostu serwery. W ogóle po co ktoś wymyślał to pojęcie? No ale nieważne. Remix może uruchomić całą aplikację w tym Edge'u, czyli na tych serwerach, które są rozlokowane po całym świecie, blisko użytkowników. I może do tego może wykorzystać Cloudflare Workers albo wkrótce Dino Deploy. Nie wspominają o tym, że można do tego też wykorzystać Vercela, który jest im jakby oczywistym konkurentem, ale Vercel przecież robi dokładnie to samo i oni to robią też w Nextie czy też w innych frameworkach. No. Tak. To było zresztą dużym newsem na tej ostatniej konferencji, wprowadzenie tego Edge'a tak zwanego. Tak. I to Edge, no właśnie, bo wcześniej był Edge tylko jakby do tych statycznych danych, czyli jako CDN A działał, teraz do funkcji, nie? a teraz do funkcji, tak. Ale też chciałem cię zapytać, bo to jest też ciekawe, że mówimy o tym, że dane są bliżej użytkowników w przypadku Edge'a, ale jakbyś sobie wyobraził, że masz bazę danych, to te wszystkie funkcje z tych wszystkich edge'y, albo masz bazę, która się replikuje w taki sposób, że wiesz, jest to blisko wszystkich tych funkcji, ale jak masz jedną bazę, to te funkcje tak muszą do tej głównej bazy się odwołać, jeśli mówimy o pobieraniu danych z bazy Tak, danych. to w ogóle tu musimy
w takim przypadku trzeba mówić o zupełnie innej architekturze aplikacji. No Tak, więc to bo powoduje pewne problemy. w momencie, kiedy mamy scentralizowaną bazę danych, jedną gdzieś, to wydaje mi się, że dużo więcej sensu ma postawić backend blisko tej bazy danych, ponieważ ona się będzie komunikowała z bazą danych znacznie częściej niż z Nie klientem. potrzebujesz Edge'a wtedy, nie? Można w Tak, ten sposób powiedzieć, dokładnie. A jeżeli albo masz Edge'a, to też musisz mieć nie mieć. rozproszoną bazę danych, albo nie mieć bazy danych w ogóle. Ale też nie Więc. możesz mieć tak rozproszonej bazy danych, żeby wszystkie te lokacje Edge'a obsłużyć poprzez replikację, nie? Bo Bo w ogóle już rozproszenie nawet na dwie instancje, to jakby tak, wchodzę wchodzenie w drugą stronę. kolejne problemy, synchronizacja, tak, I będzie niespójność ewentualna danych, no, brak transakcji. ewentualna. Tak, więc. No więc jest ciekawe, to jest duży hype, jest naprawdę duży hype. Ciekawe jak. Więc tak naprawdę podsumowując, jakby to, co chciałem powiedzieć, to to, że większość osób i tak na tym nie skorzysta. To znaczy, wydaje mi się, że do większości zwykłych aplikacji czy stron internetowych, to ten Edge absolutnie się nie nada. Zresztą widać to po demach, które wypuścił Vercel, bo te dema są takie nijakie, co oni tam pokazali. Tak naprawdę sprawdzanie, czy nie jesteś botem, Aha, na przykład. no. Tego typu rzeczy. Takie pierdoły, nie? Które w sumie Tak. nie wiem, czy one w ogóle wpływają na to, że to jest bliżej użytkownika, czy to coś ci daje faktycznie jakąś wartość. Więc no, ciekawe to jest. Larto napisał też ciekawy komentarz, że to może jakieś peer review i powtarzanie testów przez innych, skoro w środowisku akademicko-naukowym jest ten problem, to jak ma go nie być w świecie komercyjnym? Kurde, zajebisty pomysł to jest. Wow. Tak, to jest. Nie wiem, czy my jesteśmy kompetentni, żeby to robić, Znaczy, ale. ja jestem, nie wiem jak tam Aha, ty. okej. No to możemy. Widzisz, bo to jest właśnie, bo to jest kolejny temat, bo kto by chciał słuchać jakiegoś nudnego peer review? Ludzie chcą posłuchać, jak mówię, remix to jest gówno albo coś w tym stylu. No. Na tym, tak jakby trochę też działa ten świat, że Skrajne emocje. czytamy taki artykuł, tak, wywołujemy skrajne emocje, pojawiają się fani i antyfani, oni ze sobą walczą i przez to tylko jakby oni mają darmowy marketing i Tak. Ale publicity. wiesz co, ale wydaje mi się, że to świat jednak się wraca do takiego ekwilibrium powoli, że jednak brakuje to, co Larto zaproponował, to jest super, bo jeśli byłoby takie miejsce, że mógłbyś rzetelnie, obiektywnie, albo przynajmniej głównie obiektywnie móc porównywać te rzeczy i pokazywać, gdzie to jest przesadzone, albo faktycznie to ci się nie. Myślę, że to by było dość. Bardzo mi się podoba ten temat. Wow. Aż kurde. Arto, masz do mnie skrzynkę piwa. Myślę, Muszę pić. że będziecie mieli okazję się spotkać na naszym kursie Nexta, bo Larto będzie brał w nim udział jako A, uczestnik. okej, wow. No dobra, ale jakby podsumowując, to jaka jest twoja opinia o remiksie? Bo Znaczy. jakby wydaje mi się, że pokazaliśmy, że większość z tych tekstów to jest marketing bullshit. Na poprzednim live pokazywaliśmy, że takich narzędzi podobnych do tego wszystkiego, do Nexta czy do Remixa, jest tak naprawdę mnóstwo. Tak. Pokazywaliśmy też, że żaden z tych pomysłów nie jest tak naprawdę oryginalny, a po prostu oni zbierają dobre, sprawdzone rozwiązania z innych narzędzi, które były mniej popularne i próbują je sprzedać. Znaczy, mi Co właśnie, sądzisz? znaczy, mi się Next, nie, przepraszam, Remix mi się nie podoba, jako takie właśnie całościowo jestem tego sceptyczny, ale podoba mi się to, że to jest mimo wszystko jednak taka innowacja, że to jest pewnego rodzaju. Bo rzecz, która mi się podoba w remiksie, to jest to, że oni w pewien sposób to ułożyli fajnie. I jak gdyby masz te koncepty trochę bardziej. To nie jest jakaś diametralna różnica. To jest po prostu bardzo delikatna różnica, że jak masz ten loader i masz ten action i masz ten renderowanie, to jest ciut lepiej ułożone moim zdaniem niż Next. Ale to jeszcze jest droga, myślę, daleka, żebyśmy doszli do jakiegoś optymalnego rozwiązania. Wydaje mi się, że jesteśmy blisko, tak jak mówiłem na początku. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Nie podoba mi się na przykład w Remixie to, że możesz tam korzystać tylko z Reacta. Chciałbym mieć narzędzie, że mógłbym korzystać z Reacta, ale jakbym chciał na przykład z Vue, to też mógłbym z Vue albo z O, Node.js. Wiesz, to takie już rozwiązanie, które jest generalne. trudny temat. No trudne, to jest jasne, to jest trudne, ale czemu nie byłoby to możliwe, bo przecież server-side rendering nie powinien mieć jak gdyby couplingu, w cudzysłowie mówię to, z technologią frontendową, którą wykorzystujesz w przeglądarce. Nie? Wydaje mi się, że to są dwa problemy, które można by niezależnie rozwiązać. To jest też ciekawe, bo Next też nie rozwiązuje tego problemu do końca, aczkolwiek wydaje mi się, że jest trochę luźniej związany z Reactem.
To znaczy, postawiłem teraz nową aplikację, nową stronę, właściwie landing page na Nexcie, korzystając z Preacta. I działa, jakby nie widzę żadnej różnicy, oprócz tego, że jest o połowę Niż mniejszy tak, a nawet więcej, bundle nie? JavaScriptowy. Tak. Więc tak. Jeżeli chodzi o takie narzędzia, które są, tak jak powiedziałeś, abstrakcjami nad innymi frameworkami, to też jest ich kilka i zobaczymy, czy one się jakkolwiek przebiją do mainstreamu za jakiś czas. Może powinniśmy, kurczę, ten pomysł tutaj tego peer review, może warto by to, może nie w takiej dużej formule, ale może warto by właśnie tak podejść, bo na przykład jest ten taki web benchmark, strona, która benchmarkuje wszystkie frameworki frontendowe. Nie pamiętam nazwy, ale mam to gdzieś zbookmarkowane. I brakuje takich narzędzi bardziej jeszcze, bo może brakuje też jasnego zdefiniowania kryteriów, na jakiej podstawie to definiujesz. Na przykład kiedy coś jest dla ciebie ważne. Nie? Że jak masz niski payload w serwerze, to tak naprawdę to nie powinno być, to nie jest dla ciebie ważne, bo nigdy w życiu produkcyjnym, czy tam w aplikacji produkcyjnej nie będziesz miał takiej sytuacji, że będziesz wysyłał mały payload do klienta. Nie? Po co to benchmarkować? Więc No może tak, bo brakuje to. kryteriów. Tak, bo tak naprawdę w tym artykule, który widzieliśmy, gdzie oni mierzyli czasy, porównywali, tak, czas ładowania się aplikacji, wydaje mi się, że dzisiaj czas już nie mówi za wiele, dlatego też Lighthouse czy Google przestali patrzeć tylko na czas załadowania się aplikacji, ale stworzyli właśnie te metryki, o których wspominałeś. Więc może nimi, one są w miarę obiektywne, może nimi by się należało kierować, żeby porównać narzędzie ze sobą. Tak. Bo widziałbym to, wiesz, jako takie połączenie właśnie, że masz może open source'owo to powinno być zrobione przez społeczność, że są kryteria zarówno klienckie, jak i serwerowe i patrzysz, jak dane rozwiązanie się kwalifikuje względem tych wszystkich kryteriów. Nie? I w ten sposób omijasz cały ten hype tych firm. Kiedy ci jest potrzebny edge, kiedy to ma sens i tak dalej. Wiesz co, to tak jak, nie wiem, 5 powiedzmy lat temu był hype na używanie baz NoSQL. No, tak. Może to było 10 lat temu. Nie wiem, jestem stary. Ej, ile Ale masz lat? w każdym razie. W każdym razie wtedy jakby pojawiły się już tego typu głosy, że w 99% przypadków to nie ma żadnego sensu. I być może tak samo będzie z Edge'em, czy tym nowym pojęciem, cokolwiek stoi za tym Edge'em. Jak opadnie ten pył marketingowy, taki Tak, wrzask. tak, tak, tak. No to jest ciekawe, bo akurat MongoDB przez długi czas było takie źle napisane, nie? Tam były takie sytuacje, że dane ci się ginęły. Oni to Tak, już a to na jest chwilę. inny temat. Nie chcę tutaj wchodzić. Tak. To było ciekawe z perspektywy czasu, że ludzie hypowali pewne rzeczy. Rafał pisze, że brakuje standaryzacji testów i przygotowania przykładów, które da się zreprodukować zawsze tak samo. I to jest w sumie bardzo trudne zadanie. Bez pracy społeczności to wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby jedna osoba to dała radę utrzymywać i na przykład stale aktualizować te narzędzia i wyniki. O tym się przypomina taka historia, powiedział mi to znajomy, może czat mnie zweryfikuje, ale podobno w Stanach jest tak, że jest jak gdyby ta instytucja lobbingu wśród polityków i na przykład przez to, że był lobbing samochodowy, firm samochodowych, tyle jest autostrad i dróg, a jest mało na przykład pociągów w Stanach Zjednoczonych. I teraz Tak, mi tak, się tak. skojarzyło, że wiesz, jak mówimy o takiej standaryzacji, to fajnie by było to zrobić jako społeczność, ale byłyby pewnie zakusy firm, żeby naginać trochę, czy też lobbować, nie? I jak się przed tym bronić, żeby ich rozwiązania były, wiesz, pokazywane w dobrym świetle. I to są firmy, które mają, Vercel ma tam 300, teraz 50 milionów finansowania i wyobraź sobie, że ktoś przychodzi i po prostu mówi, że mi się wydaje, że to będzie mega trudno zrobić taki obiektywny. To znaczy, oni by mogli nawet bez oszukiwania zrobić po prostu. Załóżmy, że jest jakiś duży pakiet benchmarków. Oni przeglądają te benchmarki, optymalizują konkretnie pod ten jeden zestaw benchmarków, wypuszczają nową wersję i proszą, community, żeby zaktualizowali wyniki. I oni mają finanse i możliwości. Znaczy, ja nie mówię, że konkretnie ta jedna firma, ale w ogóle firmy mają takie możliwości, nie? Ale to jest chyba ten temat wszędzie występuje w nauce też, tak jak tutaj Larto pisał, że w środowisku akademicko-naukowym jest peer review, ale też występuje środowisko lobbingu.
to pojęcie. Tak. Ciekawe. I jeszcze mam drugą myśl związaną, albo kolejną, nie wiem czy drugą. Kolejną myśl związaną z remiksem, bo podobają mi się te przykłady, szczególnie te z zagnieżdżonym routingiem, one wyglądają bardzo ciekawie. Trochę mi to, sam sposób pracy z danymi, to, że tam się mierzy ten frontend z backendem, to też mi przypomina Blitz.js, który swoją drogą będzie robił pivot właśnie, żeby się odłączyć od Reacta. To jest mega, mega ciekawe Od Reacta czy od obserwować. Nexta? Od Reacta. Oni chcą właśnie zrobić taką fasadę na też inne narzędzia. Ambitnie, ale to nie jest temat tego remix. Podoba mi się, ale jestem ciekaw, bo Next już istnieje na rynku od iluś tam lat. Jest wykorzystywany komercyjnie, oni mają dosyć dużo feedbacku, mają też narzędzia do analityki, które zbierają im automatycznie dane, jeżeli wyraźnie na to zgodę. I oni na tej podstawie też wypuszczają kolejne wersje. I zastanawiam się, jeżeli Remix stanie się trochę bardziej popularny, to ile tego typu edge case'ów będą musieli u siebie załatać albo obsłużyć i jak to wpłynie potem na wydajność tego narzędzia. Bo to, że narzędzie wypuszczone pół roku temu jest szybkie, no to ja w to absolutnie wierzę, nie? Ale jestem ciekaw, jak to się zachowa no, w prawdziwym życiu, przy prawdziwym wykorzystaniu. Nie, tak, to jest no, bardzo słuszna uwaga. Myślę, że czas weryfikuje. Też ostatnio widziałem na Twitterze, że ktoś tam z Tesli tweetował do twórcy remixa, że tak się zachwycił remixem, że będzie teraz próbował przekonywać wszystkie zespoły frontendowe w Tesli do wykorzystania tego. I to też jest taki trochę zły znak, że tak szybko ludzie skakują na to i tak jak mówisz, nie, dopiero wyjdą pewne rzeczy za pół roku, za rok. Nie? Jak to? Trzeba No. jednak chyba bardziej stąpać po ziemi i być takim sceptycznym. Myślę, że słowo odcinka. Pejat jeszcze napisał, że w temacie rzucania hasła i wzbudzania emocji React to jest nowe jQuery. Myślę, że zgodziłbym się. Ale z drugiej strony, wiesz co, próbowałem napisać landing page'a w samym HTML-u i właściwie udało mi się cały design zakodzić w tym, tak jak powinno być. Natomiast później chciałem zrobić wersję produkcyjną tego, zoptymalizować obrazki, obsłużyć jakiś tam formularz w taki sposób, żeby się strona nie przeładowywała, czyli na poziomie JavaScriptu. No nie wiem, no nagle się okazało, że brakuje mi mnóstwa rzeczy, które jakby gotowe daje, nie wiem, na przykład właśnie Next.js. I porównałem też wielkość bundla i okazało się, że to dla mnie to nie był aż tak duży koszt w porównaniu do tego, ile ważyła cała strona, żeby to zamienić ją na nextową. I tak, może React to jest nowe jQuery, ale z drugiej strony właśnie o ile to przyspiesza i ułatwia ten time to market, o którym na samym początku mówiliśmy, nie? Ja to odczytuję też trochę to, co powiedział Piotr, w takim sensie, że wiesz, w tym punkcie kulminacyjnym popularności jQuery, to tak naprawdę wszystko było jQuery. Miałeś mnóstwo bibliotek jQuery, miałeś. Jak chciałeś coś budować, to ludzie mówili nie, bo masz wszystko w jQuery. I teraz jest tak trochę w Reakcie, nie? Że jak coś robisz, to wszystkie biblioteki masz w Reakcie. Jak chcesz przejść na coś innego, to mówią nie, bo wszystko masz w Reakcie. Jak chcesz, będziesz chciał obsługiwać formularze czy internacjonalizację, to już wszystko gotowe jest w Reakcie. Więc to jest taki moment, który osiągnęliśmy. I teraz chyba już tylko stąd będzie można, idziemy w dół bardziej. Tylko wydaje mi się, tu się z tobą chyba nie do końca zgadzam, bo wydaje mi się, że jest pewna znacząca różnica pomiędzy tymi dwoma podejściami, bo jQuery było tylko biblioteką. Niektórzy twierdzą, że to był styl życia, ale umówmy się, że to była biblioteka. Natomiast React to jest cały ekosystem, a JSX już tak głęboko wszedł jakby w to życie programistów, że on zostanie już pewnie na zawsze z nami, nawet jeżeli React już nie będzie tym topowym frameworkiem. Więc bazując na, może nie na Reakcie, ale na JSX, się powstaje masa innych narzędzi, nawet konsolowe, terminalowe w sensie. Bardzo ciekawe to jest A dla tak mnie. filozoficznie JSX, jakbyśmy powiedzieli, bo w sumie można by też powiedzieć, że to jest tak naprawdę HTML, tak? Na przykład w Solid.js on odszedł w ogóle, tam na przykład nie masz czegoś takiego jak class name, tylko masz class.
W Preactie też. Tak, i wiesz, i tam było to uzasadnione tym, że na przykład klasy są zastrzeżone w JavaScriptie. Więc wygląda na to, że jakby JSX bardziej poszedł teraz w takim kierunku, inaczej JSX jako taki, nie wiem jak nazwać, umbrella term, idzie w kierunku po prostu takich snippetów HTML-a, które w jaki sposób napiszesz to parsowanie do AST, to jest twoja, i możesz to nazywać JSX, a możesz to po prostu, bo to też Marco JS fajnie to rozwiązuje. Oni też mają swój taki sposób budowania tych, i też wygląda trochę jak JSX, ale oni tego nie nazywają JSX-em, nie? Tylko swoim takim markupem HTML-o podobnym. A słyszałeś o tym wypadku Kenzie Dodsa? Tam jakiś samochód jadący z bardzo dużą prędkością w niego wjechał w bok. No i właśnie nie podobało mi się, że w trzecim tweecie napisał, żeby ludzie zobaczyli remixa, nie? Bo widziałem zdjęcie, że ma tutaj rozwalone całe zęby, straszny Tak, wypadek. tak, 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 tak. I Nie będę pokazywał to na nas. strasz, Facebook straszna nas sprawa. zbanuje albo YouTube każe nam nałożyć wyższą kategorię wiekową. Ale właśnie nie Tak. podobało mi się, że to jest takie mega oportunistyczne, że w trzecim tweecie. Ja rozumiem, że nie wiem, takie ludzie w Stanach Zjednoczonych mają taki czasami brak takich, nie wiem, jak to, nie chcę negatywnie tego mówić, ale wiesz, leżysz w szpitalu z rozwaloną twarzą. Znaczy, ciekawe to jest, nie wiem. Jeszcze Macek napisał, że dokładnie skakanie na nowy framework, ambitne zadanie, bo w wielu aspektach problemach będziesz pionierem rozwiązań, co przedłuży czas deploymentu. No tak, ja myślę, że znaczy, wydaje mi się, że rozumiem, co chodzi, że nikt chyba poważnie nie myśli o tym, żeby teraz produkcyjnie używać remixa. Ludzie w Tesli chyba tak. Czy niektórzy. Nie no, bez jaj. To znaczy, No ale. wiesz, bo jest jakby każdy człowiek, w każdym człowieku żyją dwa wilki. Jeden to jest taki, który chce podążać za tym hype'em, a drugi to jest taki, który musi wyrazić profesjonalną opinię w pracy. I jakby moja profesjonalna opinia jest taka, że żebym w to nie szedł, a chętnie pobawię się w domu, tak? To jest zupełnie co innego. Bardzo Velvet też pisze, że właśnie wspomina to o się tym, zgadzam z tym. No. kompletnie zapomniałem. Remix trochę strzelił sobie w stopę potem, jak na początku wypuścili swój Tak. produkt jako płatny. Tak. I myślę, że to sporo osób zniechęciło, bo może nie wszyscy wiedzą albo pamiętają, że początkowo Remix miał być płatnym narzędziem sprzedawanym za, nie wiem, czy za subskrypcję, Subskrypcję. czy za licencję. I oni, dużo osób to kupiło w sumie na początku. Tak. I potem się okazało, że Open source. jednak open source, bo dostali finansowanie i zrobili z tego jednak open source. To są takie praktyki marketingowe dosyć nieciekawe. Takie dziwne wszystko jest. Tutaj. No zobaczymy. Mnie to bardzo zniechęciło. To w ten sposób, jak to zaczęli, więc. Więc tak jakby podsumowując to, czy uważasz, że jest coś rewolucyjnego albo innowacyjnego w remiksie? Absolutnie nie. Kolejny, znaczy nowa nazwa, nowy jakiś taki hype, ale dla mnie, tak jak mówiłem wcześniej, jest to taka delikatna tylko zmiana. Pewne rzeczy uważam są fajnie ułożone. Tak jak wspomniałeś, ten routing, który zresztą bazuje na wersji szóstej tego React Router, który w końcu wyszedł po to pewnie, żeby być uwzględnionym w remiksie, bo nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale React Router miał tą łatkę, że jest bardzo dużym bundlem. I oni to mega zmniejszyli po tym, jak zaczęli na bardzo niskim poziomie to operować. No ta Więc wersja szósta jest dużo mniejsza i też mam API, wycięli sporo rzeczy. tak, wycięli. To chyba jest też na hookach oparte całkowicie niż Tak. na. I to był jakby odzew do tych innych rozwiązań, które zaczęły tam pojawiać się. Tam Vault, takie były narzędzia jak Router, 1 kilobyte routing, coś w tym stylu. A oni mieli. Jest też React Location od tego samego człowieka, który stworzył React Query. Tak, dokładnie. Więc te rzeczy mi się podobają. Fajnie ułożone jest ten routing. Myślę, że jakbyś chciał, to mógłbyś tą bibliotekę sam sobie wziąć, taki loader też zbudować i miałbyś takiego remixa trochę i miałbyś może większą elastyczność.
Więc może też idziemy w takim kierunku, że niedługo tych frameworków nie będzie potrzeba, że będziemy mieli tak dobre biblioteki, że złożenie takiego frameworku to będzie tylko kwestia kilku godzin i będziesz mógł to w pewien sposób jakoś zrobić, że nie będzie to. Na przykład nie podoba mi się w Remixie to, że jest z Reactem tak mocno powiązany, nie? Że to jest wszystko zoptymalizowane pod React. A może to zmienią, zobaczymy. Nie jest rewolucyjny na pewno. Tak, to ja się chyba z tym zgadzam wszystkim. Na pewno nie jest to rewolucja, jest to powolna ewolucja i jakby czerpanie pełnymi garściami, bardzo dobrze, ale czerpanie z innych narzędzi, innych rozwiązań, innych pomysłów innych osób. I fajnie, bo to jest taka poważna, prawdziwa konkurencja do Nexta, która została sfinansowana, więc przez to się stała trochę, jakby wydaje mi się, że zaczęli gonić Nexta i zobaczymy, co za chwilę pokaże Next, bo u nich też na pewno z tego powodu chociażby rozwój przyspieszy, żeby nie dać się prześcignąć na tej pozycji lidera rynkowego. Tak. Być może to sprawi, że React Server Components będą szybciej dostępne w tej becie Nextowej. To też rozwiąże w pewien sposób problemy. Tam są, ten artykuł przynajmniej wspomina w części. Jasne. Tradycyjnie wszystkie linki znajdziecie, jak tylko się skończy przetwarzać nagranie, to wszystkie linki znajdziecie na YouTubie. Ja myślę, że możemy na tym zakończyć, na tych słowach podsumowania. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Wam wszystkim, którzy Dzięki, nas oglądali. Dzięki za masę komentarzy, było super. I do zobaczenia za 2 tygodnie. Trzymajcie się.